Cześć wszystkim. Dzisiaj, korzystając z dnia wolnego, zaczynamy sobie dzień od treningu. Jesteśmy właśnie teraz na siłowni. Dzisiaj zrobimy sobie taki trening całego ciała, ale też wleciemy właśnie ćwiczenia mobilizacyjne i takie troszeczkę medyczne, z racji tego, że dosyć niedawno doznałem jakiejś kontuzji, mniej więcej na wysokości stawu piszczelowo-strzałkowego, gdzieś w okolicy głowy strzałki. Miałem takie uczucie właśnie strzelenia, pyknięcia w tym stawie. No, na początku bałem się, że to właśnie poboczne strzałkowe więzadło. Natomiast no, wszystkie testy, objawy, też palpacja, no, nie wskazują na to, że to właśnie to więzadło, więc nie wiem do końca, która struktura. No, stawiam, że gdzieś w tym stawie gdzieś doszło do nadmiernego właśnie przeciążenia, rozciągnięcia tkanek, może strzałkowe tylne więzadło, nie wiem. Ale w każdym razie ból leciutki się pojawił właśnie przy takich ruchach rotacyjnych, przy dużym obciążeniu kończyny z takim ruchem, gdzie bym chciał skręcić się ciałem, więc gdzieś pod to będziemy dzisiaj wykonywać te ćwiczenia. A w dodatku pokażemy kilka ćwiczeń mobilizacyjnych na obręcz barkową i kręgosłup, także zapraszam do oglądania. Ktoś miał problem, jak dobrać sobie odpowiednią odległość od ławeczki przy przysiadzie bułgarskim. To jest taki tip, że siadamy sobie na ławeczce, prostujemy na maksa nogi, leciutko cofamy tak, żeby kolano było lekko zgięte. Z tej pozycji wstajemy tam, gdzie już kolano było zgięte, i nogę, którą chcemy trenować, zostawiamy z przodu, a drugą zakładamy sobie na ławeczkę, i to jest nasza optymalna pozycja do wykonania właśnie tego ćwiczenia. Także taka podpowiedź jeszcze podczas treningu.
dla wyjaśnienia, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, gdzie jest głowa strzałki, to jest dokładnie to miejsce tutaj. Więc tutaj doszło do jakiegoś niewielkiego urazu. No i właśnie w tym miejscu gdzieś odczuwa się cały czas ból. Jak widzieliście, dzisiaj przedstawiliśmy ćwiczenia bardziej pod kątem medycznym, natomiast te ćwiczenia bardzo są dobre też, jeżeli byśmy chcieli trenować daną cechę motoryczną, więc w przygotowaniu motorycznym, w przygotowaniu sportowców pod daną dyscyplinę sportową te ćwiczenia też się na pewno mogą znaleźć w takim planie. Oczywiście manipulując intensywnością czy długością fazy ekscentrycznej, koncentrycznej, tempem właśnie ćwiczeń będziemy właśnie mogli kształtować konkretne cechy motoryczne, na których nam tak naprawdę zależy. Ja dzisiaj skupiłem się właśnie bardziej pod kątem kontuzji, ponieważ tak jak powiedziałem, gdzieś w obrębie głowy strzałki, w obrębie stawu piszczelowo-strzałkowego gdzieś doznałem delikatny ból, łącznie z takim uczuciem właśnie pęknięcia, czegoś przeskoczenia, więc bałem się, że to jest więzadło przede wszystkim poboczne strzałkowe lub poboczne boczne, jak to woli. Natomiast no, mam nadzieję, że to nie jest to, ponieważ nic nie wskazuje, żadne testy kliniczne, że to dokładnie będzie ta struktura. Gdzieś się skłaniam właśnie w kierunku takiego więzadła strzałkowego tylnego przede wszystkim. Może gdzieś więzozrosty w obrębie kości strzałkowej i kości piszczelowej, gdzieś one zostały naruszone, może które ścięgno mięśnia. Nie jestem w stanie dobrze zdiagnozować sobie tego, ponieważ są dosyć nietypowe objawy. Głównie się to objawia przy ruchach skrętnych, jak chcę szybko zmienić kierunek, stojąc na kończynie, więc nie wiem dokładnie, która struktura może za to odpowiadać, bo jest ich dużo, a też lokalizacja bólu nie jest charakterystyczna dla żadnej takiej struktury, więc gdzieś muszę działać całościowo. Jak widzieliście, w treningu znalazły się właśnie elementy izometryczne, właśnie ekscentryczne i ćwiczenia, które angażują osobno jedną kończynę i drugą, tak żeby głównie się skupić przede wszystkim na tym aspekcie właśnie medycznym. Jak też widzieliście, oprócz ćwiczeń takich medycznych były ćwiczenia, które mają za zadanie aktywować daną grupę mięśniową lub mięśnie w danym rejonie ciała, ale też ćwiczenia mobilizujące, żeby przede wszystkim nasze ciało działało w pełnym zakresie ruchu, bez żadnych ograniczeń i oporów. Więc w tym treningu też znalazły się chociażby ćwiczenia aktywujące stożek rotatorów, na przykład rotatory zewnętrzne w tym przypadku, gdzie wyciskałem gumę nad głowę w klęku, gdzie guma nas ściągała do środka, a my musieliśmy ściągać gumę do zewnątrz. Bardzo ciężkie ćwiczenie, jeżeli chcecie, to przetestujcie koniecznie na sobie, ale też tam były ćwiczenia angażujące głowę przyśrodkową mięśnia czworogłowego uda, terminal knee extension na przykład z gumą, gdzie głowa przyśrodkowa też jest bardzo ważną strukturą, jeżeli chodzi o stabilność stawu kolanowego, więc też to ćwiczenie wrzuciłem głównie dlatego, że właśnie gdzieś w obrębie kolana znajduje się ból. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał, przydadzą Wam się ćwiczenia, jeżeli tak, to zapraszam do skorzystania z nich, przetestujcie na sobie, no i podzielcie się przede wszystkim opinią, jak Wam poszło i jak odczuwacie te ćwiczenia. Z mojej strony to już wszystko, dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się.